Zaraz, a może skończę, tak? I pan czeka na uwagę. Nie na to, że ktoś ma więcej wiedzy na temat infradźwięków albo mniej, tylko na to, żeby zgłaszać uwagi konkretne. Była konkretna uwaga 8 km od mojego domu, tu było pana 5, ktoś tam coś innego powiedział. Na konkretne uwagi, bo taka jest procedura. Pan tu jest, żeby wykonać procedurę, techniczną sprawę. Natomiast spotkanie z radnymi czy konsultacje społeczne są określone w przepisach Rady Gminy. Tylko wystarczy sięgnąć. Państwo jesteście głównie z Nowej Stepnicy. Może nie wszyscy. Ja czytam nieraz Nową Stepnicę i tam ktoś zaproponował na tym forum, żeby zrobić konsultacje społeczne. Został tam wyśmiany, jakiś tam tych minusów mnóstwo. I powołał się słusznie na uchwałę Rady. I powiedziano, że nie, ty facet głupi jesteś, w ogóle nie ma o czym dyskutować. A ten ktoś miał rację. Nie było napisane, panie radny, my tylko podnieśliśmy kwestię wtedy w komentarzach, że te konsultacje i tak muszą się odbyć, więc po co wnioskować o coś, co będzie. Tak, tego nie odebrałem. Natomiast konsultacje są obligatoryjne i spotkania z radnymi są obligatoryjne. Można wniosek? Panie wiceprzewodniczący, jeden wniosek. Jeszcze tylko jeden formalny wniosek. Naprawdę nie obok.